Partner stoi na środku parkietu, ręce mogą być schowane do kieszeni, luźno. Czekam, aż partnerka mnie zaczepi za plecami, rozglądam się, gdzie ona jest i sobie tak po prostu tupię w miejscu. Ja zaczynam wycofana, jestem za plecami partnera, jestem ustawiona lewym barkiem ukośnie do gości. Jeżeli masz droga... Po lewej stronie, po mojej lewej stronie. Po lewej stronie, tak, po lewej stronie partnera. Jeżeli masz droga partnerko, sukienkę taką, którą da się złapać, to oczywiście w momentach, kiedy jest to możliwe, kiedy nie trzymamy się za dwie dłonie, nie jesteśmy w ramie tanecznej, staram się wykorzystać też sukienkę, dodaje nam to oczywiście swobody podczas tańca. Jeżeli nie mam takiej możliwości, staram się, żeby ręce były luźno, ale oddalone od ciała. Swobodnie będę sobie wtedy nimi ruszała, żeby one nie były gdzieś tutaj wysoko, żeby też nie były przyklejone do ciała. Zaczynam. Pierwsze dwa uderzenia w utworze odpuszczamy. Tutaj też musicie sobie sprawdzić dokładnie na filmiku poglądowym, w który to jest moment w muzyce. Pierwsze dwa uderzenia zostawiamy i podchodzę na kolejne cztery, robię wolne kroki od prawej nogi. Muszę też sobie wymierzyć odległość, żebym nie stała za daleko od partnera, także tutaj no metodą prób i błędów sprawdźcie, w jakiej odległości musisz, droga panno młoda, stanąć od partnera, żeby do niego w odpowiednim momencie dotrzeć. Zaczynam od prawej nogi, idę cztery wolne kroki. Raz, dwa. Mniej więcej na trzecim kroku łapię partnera lewą dłonią za lewy bark i przejeżdżam tutaj, będę przejeżdżać po